Szczęść Boże, Maria Kaliściak, witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Nie ma decyzji rządu w sprawie zakupienia chińskiej szczepionki. Nie rekomenduje jej minister zdrowia, choć rozmowy z chińskim przywódcą zostały podjęte z inicjatywy premiera. Z preparatów z Chin korzystają już Węgrzy. Chcą do nich dołączyć Czesi, na co wskazują słowa prezydenta kraju. Po tym, jak prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, w Polsce rozgorzała dyskusja o możliwości zakupienia chińskiej szczepionki. Inicjatywę w tej sprawie podjął premier Mateusz Morawiecki, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. To pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do pana prezydenta z taką prośbą, że w momencie, w którym pan prezydent będzie rozmawiał z panem przewodniczącym Xi Jinpingiem, a o takiej rozmowie było wiadomo od dłuższego czasu, żeby ten temat był poruszony. Z chińskiej szczepionki już teraz korzystają Węgry. W lutym zaszczepił się premier kraju Viktor Orban. Nie mam żadnych niepożądanych reakcji. Proszę zaufać węgierskim profesjonalistom. Ze względu na wciąż niskie tempo szczepień w Unii Europejskiej i problemy z wyegzekwowaniem umów zawartych przez Komisję Europejską, do Chin zwróciły się też Czechy. Prezydent Czech Miloš Zeman poprosił Chiny o szczepionkę przeciw COVID-19 Sinopharm. Poinformował rzecznik prezydenta Czech na Twitterze. Chiny dysponują kilkoma preparatami. W Polsce nie zapadła jeszcze żadna decyzja, czy sięgamy po chińską szczepionkę i jaki preparat bylibyśmy chętni sprowadzić. Wątpliwości co do bezpieczeństwa chińskiej szczepionki podnosi minister zdrowia Adam Niedzielski. To bezpieczeństwo jest gwarantowane między innymi przez system oceny europejskiej, którego zwieńczeniem jest działalność Europejskiej Agencji do Spraw Leków, i w tym sensie jej certyfikat daje właśnie taką gwarancję bezpieczeństwa. Chińska szczepionka takiego certyfikatu nie posiada. Minister zdrowia zwracał ponadto uwagę, że według jego wiedzy Węgrzy nie przeprowadzili jeszcze procesu certyfikacji produkcji szczepionki ściąganej z Chin. To obok badań klinicznych drugi etap, który ma wpływać na bezpieczeństwo pacjentów i weryfikować jakość preparatu. Na tą chwilę ja nie rekomenduję stosowania tej szczepionki. Chiny są gotowe dostarczyć Polsce szczepionkę, co wynika z oficjalnych komunikatów, jakie pojawiły się po rozmowie Andrzeja Dudy z Xi Jinpingiem, ale na tym rola kancelarii prezydenta przynajmniej na razie się skończyła. To jest kwestia, to jest sprawa, która z całą pewnością będzie prowadzona dalej przez polski rząd. Obecnie chińskie władze, które korzystają ze szczepionek, nie zalecają podawania preparatu osobom poniżej 18 roku życia i tym, które ukończyły 59 lat. Trwają próbne egzaminy maturalne. Dziś uczniowie zmierzą się z matematyką. Mimo trwającej pandemii matury próbne odbywają się na terenie szkół. Wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Dziś uczniowie zmierzą się z zadaniami z matematyki. 45 punktów zamiast 50 punktów do zdobycia, trochę więcej zadań zamkniętych, trochę mniej zadań otwartych. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. Egzamin próbny jest dobrowolny. Nie ma tutaj przymusu przystąpienia do tego egzaminu ani przeprowadzenia go w szkole. To jest istotne, dlatego że szkoły same decydują, jak ten egzamin przeprowadzać. Na przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych zdecydowało się ponad 50% szkół. Na chwilę obecną Ministerstwo Edukacji i Nauki nie dopuszcza możliwości odwołania bądź przełożenia majowego egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty. Nie ma dziś żadnych przesłanek do tego, żeby w jakikolwiek sposób przewidywać inny termin egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty, aniżeli zaplanowane terminy majowe. Do egzaminu maturalnego w maju zgłosiło się ponad 270 tysięcy uczniów trzeciej klasy liceum i czwartej klasy technikum. Jutro egzamin próbny z języka obcego. Próbne matury potrwają do 16 marca. Przy premierze powstała Rada Doradców Politycznych. Jej członkowie, działacze Prawa i Sprawiedliwości, wczoraj odebrali nominację. Rada Doradców Politycznych premiera to nowy organ w KPRM. W sumie liczy 21 osób. Wśród nich są politycy od lat reprezentujący w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. To m.in. poseł Waldemar Andzel, Marek Suski czy Bartosz Kownacki. Zostałem powołany na członka Rady Doradców do Spraw Politycznych Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję za zaufanie, panie premierze Mateuszu Morawiecki, Razem dla Polski. Nowym organem doradczym premiera kierował będzie Krzysztof Tchórzewski, były minister energii. Do jego obowiązków należało będzie m.in. zlecanie członkom wykonywania opinii lub ekspertyz na potrzeby zadań realizowanych przez Radę. Udział w pracach organu ma być bezpłatny.
Po odejściu z Koalicji Obywatelskiej poseł Tomasz Zimoch krytykuje swój dotychczasowy klub. Zarzuca mu odejście od celów, jakie sobie stawiał na początku kadencji. O odejściu Tomasza Zimocha z Koalicji Obywatelskiej media spekulowały od dawna. Łączyły go z Polską 2050 Szymona Hołowni. Na razie do transferu nie doszło. Polityk i były komentator sportowy rozstał się jednak z dotychczasowym klubem. I to w atmosferze pretensji, jakie kieruje pod adresem Koalicji Obywatelskiej. Chcę być klubem partyjnym, czyli tak jak było do tej pory, poprzednio. I wydaje mi się, że chyba gdzieś te idee, założenia, cele Koalicji Obywatelskiej, jakie stworzono, one gdzieś zeszły na dalszy plan. Po odejściu Tomasza Zimocha płakał nie będzie Borys Budka. Polityka jest grą drużynową. Jeśli ktoś nie potrafi grać w drużynie, no to niestety sam stawia się poza nawias. Tomasz Zimoch krytykował Borysa Budkę, że przez kilka miesięcy nie znalazł czasu na wspólną rozmowę. I również tutaj w odpowiedzi na tę krytykę przewodniczący PO nie zamierzał milczeć. Powinien mieć odrobinę honoru i nie krytykować tych, którzy dali mu mandat poselski. Dostał pierwsze miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej, ale mamy też nauczkę, że nie powinno się stawiać na celebrytów. Wcześniej z Koalicji Obywatelskiej odeszli posłowie Joanna Mucha i Paulina Henik-Kloska, a także senator Jacek Bury. O bezpieczeństwie w regionie mają dziś rozmawiać doradcy prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy. Spotkanie odbywa się w ramach nowego formatu Trójkąta Lubelskiego. Powołanie Trójkąta Lubelskiego ogłoszono w lipcu 2020 roku podczas spotkania szefów MSZ Polski, Litwy i Ukrainy. W czwartek w Warszawie pierwsze spotkanie Trójkąta Lubelskiego w formacie prezydenckich doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Delegacje Litwy i Ukrainy przyjmie także prezydent Andrzej Duda. Poinformowało w mediach społecznościowych Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Przed południem zaplanowano dyskusję plenarną w Belwederze. Wśród tematów spotkania będzie m.in. sytuacja bezpieczeństwa flanki wschodniej, szczególnie w kontekście Białorusi, oraz perspektywa zacieśnienia współpracy z Ukrainą. Polskę reprezentować będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Rosję. To odpowiedź na próbę otrucia oraz uwięzienie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Na liście osób objętych zakazem wjazdu na amerykańskie terytorium i zamrożeniem aktywów w USA lub krajach z tym państwem stowarzyszonych znalazło się 7 wysokich rangą urzędników rosyjskich. To prokurator generalny Igor Krasnow, szef zarządu do spraw polityki wewnętrznej administracji Kancelarii Prezydenta Rosji Andriej Jarin oraz wiceministrowie obrony Rosji Aleksiej Kriworuczenko i Paweł Popow. Sankcje nałożono także na Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy Chemii Organicznej i Technologii w Moskwie. Muszą być jakieś konsekwencje za otrucie, a następnie aresztowanie i uwięzienie Aleksieja Nawalnego. Rosja już zapowiada działania odwetowe. Nowe sankcje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Rosji, które objęły szefów resortów siłowych, są ingerencją w wewnętrzne sprawy kraju. Amerykańskie sankcje wymierzone w Kreml są w dużej mierze symboliczne. Jednak to pierwsze takiego rodzaju działania administracji Joe Bidena w odpowiedzi na sytuację wokół rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Trzeba uznać, że są to sankcje o znaczeniu symbolicznym. Na pewno nie wpłyną one na politykę Rosji, ale są ewidentnym pogrożeniem palcem i pokazaniem, że Stany Zjednoczone nie akceptują sposobu uprawiania polityki, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Nie spodziewałbym się, żeby za tymi sankcjami szła jakaś eskalacja czy jakaś gwałtowna zmiana polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach weszły w życie sankcje wobec Rosji nałożone przez Unię Europejską w związku z uwięzieniem Nawalnego. Objęły one szefa Komitetu Śledczego, prokuratora generalnego, dowódcę Gwardii Narodowej i szefa Służby Więziennej. W południowej Szwecji doszło do ataku terrorystycznego. Nożownik ranił 8 osób, w tym kilka ciężko. Obecnie sprawca przebywa w szpitalu po tym, jak został postrzelony przez policję. Szwecja, okolice dworca kolejowego w Wetlandzie, centrum 2000 miasta. Na miejsce udają się radiowozy po tym, jak sprawca nożem zaatakował kilka osób. Media informują o zamachu. W wyniku zdarzenia ruch pociągów został wstrzymany. Zamknięto i zabezpieczono też 5 miejsc, w których doszło do ataków. Władze Szwecji złożyły rodzinom kondolencje i potępiły przemoc, do której doszło na południu kraju.
To są przerażające wydarzenia. Myślami jestem z ofiarami i ich bliskimi. W tej chwili nie jest jasne, co się stało i jaki był powód. Sprawca został postrzelony przez funkcjonariuszy policji. Lekko ranny, obecnie przebywa w szpitalu. Nie został jeszcze przesłuchany. Nożownik był już wcześniej znany policji. Rzecznik służb poinformował, że śledczy badający sprawę zdecydowali o uznaniu zdarzenia za przestępstwo terrorystyczne. Rannych jest 8 osób, w tym kilka ciężko. I na teraz to wszystko. Kolejny raz spotkam się z Państwem o godzinie 10. Dobrego dnia i do zobaczenia.